W Gorzowie mamy już 65 km dróg rowerowych, a sieć ta pozwala już praktycznie poruszać się swobodnie z każdej części miasta. Największą ich część stanowią ciągi pieszo-rowerowe, jest ich prawie 35 km, a drogi pieszo-rowerowe to kolejne 16 km. Pozostałe to pasy rowerowe i wydzielone drogi dla rowerów. Najwięcej z nich jest jeszcze z betonowej kostki, ponad 31 km, ale to się zmienia w ostatnich latach i dróg asfaltowych też mamy już ponad 30 km. W ciągu 10 lat wzrost długości dróg był ponad dwukrotny. W 2009 było ich niecałe 24 km, teraz jest 65 km. Mocno wyróżniające się były ostatnie 2 lata. W 2019 powstało prawie 8 km dróg, a w 2020 7 km. W kolejnych inwestycjach drogi rowerowe stają się standardem. Są one już na Kostrzyńskiej, na Sikorskiego, na Myśliborskiej, będą na Chrobrego, na Dworcowej, na Kosynierów Gdyńskich, na ulicy Marcinkowskiego, na Alei 11 listopada. Także każda nowa inwestycja to nowe drogi rowerowe i powiększająca się sieć komunikacji rowerowej na terenie całego miasta.